Piramida zaufania użytkownika to piramida, która dzieli się na 5 warstw, którą możemy złączyć, pogrupować w 3. Pierwsza taka podstawa oczekiwań użytkownika to jest świadomość interakcji, czyli nie możemy wymyślać koła na nowo, czyli jeżeli tworzymy produkt cyfrowy, czy to jest strona internetowa, aplikacja, czy cokolwiek innego, to musimy nawiązywać do wzorców, które już istnieją na świecie, a czasem w danej branży, czy w danym kraju. Później, jeżeli to mamy, czyli nie zaskakujemy użytkownika ani niczym złym, ani dobrym, to możemy zebrać budżet na to, żeby zbadać go i zmapować jego potrzeby, jego bolączki, tak, żeby na końcu i dobrze się z nim komunikować, czyli żeby komunikaty na stronie czy aplikacji odpowiadały jego potrzebom i prowadziły za rączkę, trochę jak taki ojciec może prowadzić dziecko przez park, czyli ten użytkownik musi czuć się bezpiecznie i mieć świadomość, w którą stronę idzie. I na końcu, na takim samym szczycie, są miłe dodatki. Miłe dodatki, czyli rzeczy, które zaskakują użytkownika pozytywnie. I żeby coś takiego zrobić, to rzeczywiście już musimy dogłębnie zbadać potrzeby i zobaczyć, co się w nich kryje i odpowiedzieć na nie. Po drugiej stronie, na samym fundamencie właściwie tej piramidy, są rzeczy, które negatywnie, czyli rujnują zaufanie użytkownika, jeżeli zaczynamy im przeciwdziałać. I są to brak kontroli użytkownika na stronie oraz zastosowanie dark patternów, czyli wzorców, które są zwykłą manipulacją. Dark patterny to są wzorce, które wykorzystują głównie wiedzę z ekonomii behawioralnej, ale w nieetyczny sposób. Czyli mamy różne zastosowania, metody, które możemy zastosować na stronie. Na przykład będzie to zakotwiczenie, czyli porównujemy często w cennikach jeden wariant do drugiego, dzięki czemu użytkownik świadomie może wybrać, dokonać wyboru. Natomiast jeżeli zastosujemy to samo zachowanie jako dark pattern, czyli zrobimy to nieetycznie, to możemy spojrzeć na przykład na linie lotnicze, które pokazują nam kilka wariantów, gdzie ten, który często rzeczywiście odpowiada na nasze potrzeby, jest pokazany jako taki beznadziejny, że wręcz czasem człowiek czuje się, jakby te linie lotnicze to nim gardziły wręcz. Natomiast to, co nie opłaca się do końca użytkownikowi, jest pokazane w takich superlatywach, patrz jakie to jest super ekstra, więc dopłać tam kolejne 100, 200, 500 zł. Więc to nieetyczne zastosowanie ekonomii behawioralnej często właśnie ostatecznie jest nazywane dark patternami. Jest to nielegalne, jeżeli gdzieś UOKiK dostrzeże takie wzorce, to może nałożyć karę, natomiast niestety jest wciąż popularny w internecie. Łatwym sposobem na to, żeby przepalić budżet marketingowy, jest sprawienie, że użytkownicy klikają w naszą reklamę, wchodzą na stronę i jako że są często pierwszy raz, to są rozpraszani przez wszelkie okienka. No i tutaj zaczynamy od zwykłych ciasteczek, które są potrzebne nam, natomiast nie musimy przedłużać sztucznie tych komunikatów, żeby wyjść na takich hehe luźnych, bo użytkownik jedyne co chce, to zamknąć to okienko, do tego wyskakujące powiadomienia, mało ten użytkownik pewnie ma powiadomień z Facebooka, TikToka, LinkedIna i innych takich. Oprócz tego różne wyskakujące chatboty, newslettery i tak dalej, e-booki, nie można z tym przesadzić. Ja polecam wejść na swoją stronę, najlepiej na telefonie, w trybie incognito i policzyć, ile jest tych wyskakujących okienek, a najlepiej to jest taki level wyżej, natomiast nie potrzeba tutaj jakichś tam ekspertów, to podpiąć po prostu analitykę jakościową typu Hotjar i zobaczyć sesje nagraniowe, jak użytkownicy reagują na różne rzeczy, czy wychodzą, czy na przykład nie zamykają okienek, przez co nie widzą nawigacji, co zdarzyło się mojemu klientowi, scrollują w dół, stwierdzają, nudna ta strona, bo w sumie tej nawigacji to nie widzą i po prostu wychodzą, więc zamknięcie czegoś takiego, usunięcie takiego pop-upu, który niejednokrotnie jest totalnie niepotrzebny, umie zająć 15 minut,
a zwiększyć konwersję, no w moim przypadku było to 50% ze strony głównej do listingu.